No, aj. I M. am. I am. No wiem, I am. You are. You are. No, sam powiem. No właśnie, czy trzeba znać język obcy, żeby otworzyć w danym kraju sklep internetowy? Jeżeli interesuje Cię tematyka działania w modelu dropshippingowym na terenie całego świata, to właśnie o tym jest ten film. Chcę Cię zaprosić na takie nietypowe wyzwanie, gdzie dla Ciebie nagram aż 4 filmy, w których pokażę, jak otwieram sklep internetowy za granicą. To jest pierwsze nagranie, gdzie Ci powiem, jaki rynek, powiem Ci także, jakie wybrałem produkty. Mam już swoje 2 typy, ale brakuje mi trzeciego. Powiem Ci także o rzeczach związanych z taką organizacją, czyli o płatnościach, jaką platformę wybrałem, ale to mam nadzieję, że wiesz. No i powiem Ci, kiedy się do tego zabieram. Druga rzecz, pokażę Ci na filmie, jak otwieram sklep internetowy, jak podpinam domenę, jak podpinam płatności online. No i najdłuższa rzecz, taka najbardziej czasochłonna, pokażę Ci, jak dodaję te produkty, tak, żeby były dodane na tip-top. W trzecim filmie pokażę Ci, jak ustawiłem kampanię reklamową. Od A do Z. Krok czwarty będzie wyjątkowy, dlatego że uruchomię takiego streama 24-godzinnego, gdzie będziesz mógł na żywo oglądać moje konto, prawdopodobnie na Facebooku, gdzie te statystyki będą się odświeżały i będziesz wiedział, czy dany przedmiot udało mi się sprzedać, ile zapłaciłem za kliknięcie i tak dalej. Muszę Ci powiedzieć, że nie ma pewności do tego, czy to wyjdzie. Może się zdarzyć tak, że po prostu te pieniądze się przepalą, ale póki tego nie zrobię, to się nie dowiem. Bardzo ważna rzecz. Wcześniejsze case'y, które przeprowadzałem na moim kanale YouTube'owym, zachęcam Cię do ich zobaczenia. To też robiłem wszystko na żywo. Na rynku polskim działam codziennie, więc wiem mniej więcej, co się sprzeda. Natomiast, tak jak wielokrotnie wspomniałem, na rynku zagranicznym działałem ostro, ale jeszcze przed wybuchem pandemii, więc tam się troszeczkę pozmieniało. Oczywiście mam cały czas sklepy, które gdzieś tam mniej więcej działają, ale tu z racji tego, że to jest bardzo duży rynek i trzeba wydać więcej pieniędzy, to zobaczymy, czy przy tych założeniach budżetu uda się coś sprzedać. Ja myślę, że się uda, a Ty będziesz mógł zweryfikować na żywo, czy faktycznie tak jest. I wszystkie te materiały, łącznie z tym streamem, muszę zrobić do 17 maja. Dlaczego do 17 maja? Dlatego, że wtedy uruchamiam moje szkolenie Drop Pro, gdzie właśnie takie osoby jak Ty uczę od podstaw, jak otworzyć sklep internetowy, jak tworzyć kampanię na Facebooku, na Google, TikToku, Pinterestie i mało tego, pomagam optymalizować. To jest takie 60 dni, gdzie praktycznie codziennie pracujesz ze mną. No i teraz przechodząc do tego, jeżeli chcesz otworzyć sklep za granicą, to musisz wziąć kilka takich ważnych elementów pod rozwagę. Pierwsza rzecz, musisz wiedzieć, że są inne strefy czasowe. Czyli ja zawsze taki trik, że słuchaj, odpal minutę po północy. No to każdy jak zaczyna, to odpala minutę po północy w naszej strefie czasowej. Nie, a to musisz wziąć inną strefę. Druga rzecz, musisz brać także inną strefę klimatyczną. Czyli na przykład, jeżeli mamy zimę i zaczniesz sprzedawać podgrzewane skarpetki, bardzo fajny hicior, no to odpalisz taką reklamę na Australię, no to niestety nie na wiele Ci się to da. Albo na przykład w Stanach wybierzesz regiony, gdzie jest ciągle, gdzie jest gorąco, no to też niestety możesz osiągnąć tutaj jakąś porażkę. Kolejna rzecz, musisz wziąć pod uwagę, że są też inne zwyczaje kulturowe. Taki mój główny przykład polega na obieraczki do ananasów, że ona w Polsce nie za bardzo się sprzedaje, a są kraje na świecie, gdzie ta obieraczka do ananasów się naprawdę dobrze sprzedaje, dlatego że oni codziennie jedzą ananasa. A u nas te ananasy, nie dość, że nie są popularne, no to nie zawsze są w sklepie. No i kolejna rzecz, to jest związane znajomość języka. To jest, czyli to, co mówiłem na początku. Ja tutaj powiem Ci szczerze, że jestem trochę leniwy i zacznę od rynków angielskojęzycznych, dlatego że będzie mi bardzo prosto zrobić, dlatego że studiowałem w języku angielskim. Mało tego, są też narzędzia, które sprawdzają poprawność. Oczywiście mowa tutaj o najpopularniejszym, czyli Google Translatorze. Natomiast, żeby ten angielski był perfekcyjny, można także użyć takie narzędzie, które nazywa się Grammarly. Jakoś tak, nie wiem, czy dobrze wymawiam. I teraz powiem Ci w tym filmie, jakie są moje założenia. Moje założenia są takie, że uruchamiam sklep internetowy na Stany Zjednoczone. Nie wiem jeszcze dokładnie, czy to będzie na wszystkich Stanach, czy też na wybranych. To jest pierwsza rzecz. Drugie założenie jest takie, że będę robił dropshipping z AliExpressu. Na początek, dlatego że jest najszybszy sposób, najtańszy, no i mogę korzystać z asortymentów, które znajdują się na AliExpressie. Tamten czas dostawy do Stanów jest także bardzo krótki. Oczywiście nie robię pobrania. W Polsce można powiedzieć, że pobranie to jest standard, każdy sklep powinien mieć. Natomiast
same w Stanach da się sprzedawać bez pobrania. No i tu jest też mały haczyk, dlatego że z tych dwóch operatorów płatności, które są za oceanem, mamy Stripe'a i PayPal'a. Oczywiście to są takie dwa najpopularniejsze, tam jest jeszcze Apple Pay, nie będziemy w te sprawy wchodzić. Ja wybiorę z PayPal'a, z prostego powodu. Bardzo szybko można dodać nowy sklep do PayPal'a. I druga rzecz, ludzie bardzo ufają PayPal'owi, z prostego powodu. Jeżeli wyślesz na przykład lewy towar albo nie dojdzie, oni robią tak zwany dispute i musisz oddać pieniądze. Co oczywiście z punktu widzenia ciebie, sprzedawcy, jest gorzej, ale z drugiej strony osoby ufają PayPal'owi, wiedzą, że te pieniądze dostaną. Więc skupiam się na PayPal'u. Zwroty jak będę robił, nie mówcie nikomu, ale jeżeli ktoś powie, że chce odesłać towar, to po prostu ja mu oddam pieniądze i powiem, żeby sobie zatrzymał ten towar. Dlaczego? Bo jak mu nie oddam, a wiesz, że to będzie utrudnione w modelu dropshippingowym, czyli z AliExpress wysyłam do Stanów, jeżeli mu nie zwrócę tego, on założy disputa, no i stracę pieniądze, albo może konto zostać zablokowane. A mój znajomy, który sprzedawał, miał kiedyś zablokowane kilka tysięcy dolarów. Więc tutaj należy uważać. No i oczywiście postawię mocno na obsługę klienta. Pierwszy produkt, który wybrałem, to są słuchawki, które wykorzystują przewodnictwo kostne. Czyli nie wsadzasz sobie słuchawek do ucha, tylko tu są takie, można powiedzieć, gąbki albo basy, które obok skroń naciskają i dzięki temu słyszysz. I to jest taka, dlaczego to jest taka nowość? Bo wtedy nie musisz sobie wtykać nic do uszu. Nie wiem, czy wiesz, ale bardzo dużo osób, jeżeli korzysta z klasycznych słuchawek, to ma problem z uszami, czyli na przykład dostaje zapalenia ucha, więc takie słuchawki są naprawdę rewelacyjne. Mało tego, one są także bezpieczne, dlatego, że jak idziesz ulicą, to masz odetkane uszy, czyli możesz usłyszeć trąbienie samochodu. Takie słuchawki mogą Ci uratować życie. Właśnie Ci będzie moją strategię na reklamowanie tego produktu. I teraz zauważ, że ja, jeżeli działam w Polsce, to zawsze wolę zrobić case'a i później Ci powiedzieć, jaki produkt sprzedawałem, jak on się na przykład przestanie sprzedawać, a rynek zagraniczny jest tak gigantyczny, że wiem, że nawet jakby 1000 osób zobaczyło ten film i uruchomiło ten produkt, to i na pewno znajdzie się miejsce dla mnie. Drugi produkt to jest taki przenośny ekspres do robienia kawy, do robienia espresso. Akurat nadchodzi ten sezon taki biwakowy, wakacyjny, a kawę każdy lubi pić. Więc to jest taki mój drugi produkt. Trzeciego produktu nie mam wybranego. To Ci muszę powiedzieć szczerze. Ja go wybiorę i dopiero na kolejnym filmie dowiesz się, co to był za produkt. Może to też będzie taka tajemnica, żeby zachęcić Cię do zobaczenia kolejnych odcinków. Wszystkie te rzeczy, które zrobię podczas tego wyzwania, oczywiście są w moim kursie Drop Pro. Więc jeżeli chcesz zmienić coś w swoim życiu, chcesz otworzyć nowy biznes, działać w Polsce czy za granicą, bo to jest ciekawa rzecz, że w tej edycji Drop Pro będzie właśnie podbijanie rynków też zagranicznych. To gorąco zachęcam Cię do zapisania się na listę osób oczekujących, link na dole. No i teraz koniec. Idę przygotować te rzeczy, które mi są potrzebne, czyli wymyśleć domenę, zarejestrować, podpiąć sklep. I oczywiście wszystkie te elementy będę nagrywał, monitorował, żeby Ci pokazać, że to działa. Dlatego, że pamiętaj, tylko w dzisiejszych czasach wykorzystanie tego modelu, że bierzesz jeden produkt, dopieszczasz i na niego puszczasz reklamę, jest jedynym sensownym podejściem, jeżeli chcesz mieć szybkie wzrosty. Dzięki i do usłyszenia.